Hejka wam wszystkim, z tej strony Pony i witam was serdecznie w Noctis Umbra, czyli nowej grze wydanej przez Rinmaru. I jest to visual novel, niestety po angielsku, także postaram się wam tłumaczyć. Jak coś, to Diva nie bij za to, że nagrywam tą samą grę co ty. Jeśli odcinek wam się spodoba, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, będzie mi niezmiernie miło. Ale już nie przedłużając, zaczynamy. To jedna z tych nocy. Jestem chciwa. Głoduję za czymś. Za czymkolwiek. To jedna z tych nocy, kiedy żadna ilość substancji, żadna ilość alkoholu nie wypełni pustki wewnątrz mnie. Głód rosnący z minuty na minutę grozi, że połknie mnie całą. To tylko kwestia czasu, zanim znajdę się na dnie butelki lub w ciele, które mnie przygniata. Wiem, byłam tu już wcześniej. Albo pragnienie, albo żądza wygrają tej nocy. Mam bilet, ale przedstawienie jest niejasne. Okej, co się teraz dzieje? Halo? Boję się. Wstęp był dosyć ciekawy, powiem. Okej, jest jakaś muzyka. Obraz się jeszcze ładuje. Okej! Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji, szczerze mówiąc. Wow. No, wygląda ciekawie, nie powiem. Co cię tu sprowadza, słońce? Okej, mamy do wyboru odpowiedzi. Wow. Nie spodziewałam się. Albo mamy czarny welur do odpowiedzi. Albo niebieski monsun. Także weźmy może, z racji, że mam wszystko tak niebieskie, to może weźmy niebieski monsun. Niebieski monsun. Światło. A, klasyk. Parasolka? Nie, dzięki. Twoja strata. Zawsze była żółta. Widziałam cię tu już wcześniej. Wychodziłaś z załogą Butchmana. Okej, mamy wybór, żeby je odpowiedzieć. Zła osoba? Tak. Niestety. I zamknij się. Może odpowiedzmy jej, że nie... Albo... Pomyliłaś się, zła osoba. Nie wiem, co masz na myśli. A, musiałam zaczepić złą osobę. Tak, rozumiem. Cóż. Kogo my tu mamy? Czy to nie nasza ulubiona szantażystka? O Boże, czemu mi przypomina Markusa z Detroit, halo? Boże, nie, czemu? Okej, zapowiada się ciekawie, najprawdopodobniej jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy szantażują, więc wow. Czego chcesz, Winko? Dokładnie wiesz, czego chcę, laleczko. Butchman chce obrazy. I chce je teraz. Jakie obrazy, przepraszam bardzo? Jeśli mogę zapytać. Jakie obrazy? Nie pogrywaj sobie, Pony.
Wiesz, jak to z nim jest. Tak, to dlatego zamieścili to na bezpiecznym serwerze z czasem odpowiedzi. Jeśli nie będę sprawdzać każdego dnia o tej samej porze, będą wysłani do kapitału wiadomości z nagłówkiem: dzielnica Atronej handluje z lokalnym tłumem. Święta technologia, nieprawdaż? Kto wie, co się stało z ostatnim pi, który sprowadził tego k***a z Buczmanem. No, prawdopodobnie jesteśmy zamieszani w jakiś gang, coś takiego. Także... Martwy? Słuchaj, jesteś dobrą laską. Nie chcę, żeby cię skrzywdzono. Po prostu daj mu te obrazy. To nie jest tego warte. Odpowiedź dajmy może... Jest... O, tutaj masz, źle... Jesteśmy skończeni. W sensie mam dość. Boję się, jakie obrazy może chodzić, szczerze mówiąc. Nie może odpowiedź... O? Tak myślisz? $80,000 jutro na moim koncie w banku lub obrazy zostaną ujawnione. To twój pogrzeb, jaskierku. Przeciwnie, Winko. To moje urodziny. Uśmiech! Hej! O, wybacz. Okej, pojawiają się kolejne osoby. Kinda awkward. Dobra, nie bądźmy takie złe i weźmy może... W porządku, to tylko drink. Daj mi kupić tobie nowy. Co tam? Gówniany dzień. Zatrzymaj swojego drinka. Hej, jesteś tu regularnie? Czuję, że skądś cię znam. Zamknij się. Chcesz mi coś sprzedać, czy próbujesz dobrać się do moich spodni? Puu, robi się ciekawie. Mój Boże. Zależy. Którą ofertą jesteś zainteresowana? Sparaj, typie. Nie chcę cię w ogóle znać. Idź sobie. Żadną. Dlaczego zawsze muszę dostawać te zepsute? Czyli była jakaś sytuacja w klubie, z którą poznaliśmy jakiegoś typa, który chce od nas jakieś obrazy, bo pracujemy prawdopodobnie dla jakiegoś gościa, plus jakiś inny typek na nas padł, gdy mieliśmy urodziny. Mój Boże, co tu się dzieje? Ale zapowiada się póki co ciekawie, także... Wybierasz się gdzieś? Nie rozumiem słowa nie za odpowiedź. Okej. Rozumiem. Buczman z drugiej strony.
Powiedziałam, że skończyliśmy, Winko. Daj mi pieniądze lub obrazy będą wypuszczone. Wychodzi na to, że szefa to nie obchodzi. Kłamiesz. Chciałbym, Jaskierku. Będę się za to nienawidzić. Co jest? Halo, przestraszyłam się. Co się właśnie wydarzyło? Przepraszam bardzo. Głupi. Głupi facet. Czy myślisz, że nie wiem, że to by się wydarzyło? To zawsze ta sama historia. Najpierw przychodzi szok, a później ból. Przypomina mi to, że wciąż żyję. Czas spowolnił, a życie ucieka. Zimno okrywa mnie, jak prześcieradło zrobione z lodu. Spokój na chwilę. Tylko ja i ziemia z krwią, która malowała alejkę na czerwono. Potem nadszedł głód. Bestia gotowa zabrać cokolwiek i wszystko na jej drodze, raz za razem. Łapie zdobyć przez kołnierz. Są życie z ich bezwartościowych ciał. Okej. Co się dzieje? Sudoku! Nie walcz, Winko. Już przegraliśmy. Chciałabym to zatrzymać. Wierz mi, nikt nie chce mnie bardziej zatrzymać niż... No cóż, ja. Ale to jest życie, które mi przyznano. Moje własne, niekończące się piekło na ziemi. Oj. Co się wydarzyło? W sensie, like... Halo? Wiem już, co poleci na miniaturkę. Mam już plan na miniaturkę. Ta scena, o mój Boże. Po prostu perfekt. Nie wiem, kim jestem, ale wiem, że nie jestem do końca człowiekiem. To nie pierwszy raz i wiem, że nie będzie ostatni. Zawsze życie za życiem i ja jestem tą, która przeżyje. Kelan, rozłóż sieci. Wow, serio, nie wiem, co tutaj się dzieje. Jestem w totalnym szoku, jak się ta historia rozwinie. Wow, jeszcze raz wow. Jeśli odcinek wam się podobał, to pamiętajcie, by strzelić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jeżeli chcecie tego typu gier więcej, bo dla mnie to jest, o mój Boże. Jestem ciekawa, jak się dalej rozwinie historia i... Po prostu zobaczymy, o co chodzi, czy naprawdę jesteśmy zamieszani w jakieś brudne interesy, czy coś takiego. I o co chodzi teraz z tymi sieciami. Także no, my widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!